Andrzej Szarometa, witam Was bardzo serdecznie, a dziś będziemy rozmawiać z naszym gościem, którego głos musieliśmy troszeczkę zmienić, bo nie ukrywam, że temat, o którym będziemy rozmawiali, jest dosyć intrygujący, a z drugiej strony być może zaskakujący. Przy naszym telefonie pan Piotr Matysiak. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Piotr Matysiak napisał książkę Patożycie z notatnika kuratora sądowego. No i muszę przyznać, że w tej książce, panie Piotrze, widzimy Polskę troszeczkę takiej, której nie chcielibyśmy na co dzień oglądać, a pan jako kurator sądowy no, musiał się z taką Polską spotykać. Czy faktycznie ta książka troszeczkę postawia naszych rodaków w takim bardzo niekorzystnym świetle i nie widzimy tego pięknego świata, który jest przedstawiany w serialach polskich, gdzie jest tych ludzi naprawdę bogatych dosyć sporo, tylko widzimy, no niestety, Polskę tak jakby, no nie wiem, wybuchła wojna albo bylibyśmy troszeczkę po wojnie? Znaczy nie do końca. No. My zapominamy, żyjąc, mieszkając w dużych miastach, tak, oglądając telewizję, pan redaktor powiedział, widzimy w serialach piękne, bogate rodziny. To takie znamienne jest, czasami często widzimy nauczycieli czy urzędników państwowych mieszkających w pięknych, eleganckich mieszkaniach, wyposażonych jak z najnowszego katalogu wnętrz. Ale zapominamy, że Polska to też są wsie, to też są przysiłki, to też są stare PGR-owskie dzielnice na tych wsiach, to są bloki, gdzie mieszkają pokoleniowo ludzie, którzy naznaczeni są bezrobociem, naznaczeni są alkoholem, naznaczeni są brakiem możliwości poprawienia swojego bytu. Naznaczeni są też tym, że nie mają dostępu do kultury, mieszkają w odizolowanych społecznościach, gdzie autobus jeździ jeden, dwa razy w ciągu dnia, nie mają samochodów, nie są wykształceni. I tak nam się wydaje, że ten świat trochę nie istnieje. On nie istnieje w myśleniu osób, które mieszkają gdzieś w ładnych osiedlach nowych czy w centrach dużych miast. Nam też jest bardzo łatwo myśleć, że taki świat nie istnieje, a to najwyżej migracji, które spotykamy gdzieś tam czytając artykuły w internecie, czy oglądając telewizję, czy słuchając radia. No to one się nam wydają gdzieś tam, że to jest sporadyczne, rzadko spotykane i nawet z niedowierzaniem do tego czasami podchodzimy. A to się dzieje cały czas, tak? I ten świat właśnie chciałem przedstawić. Panie Piotrze, to zanim o tym świecie porozmawiamy tak już na konkretnych przykładach, to najpierw pański świat, bo zawód kuratora sądowego też ma trochę takie ciemne strony, ale znane tylko i wyłącznie z opowieści. Skąd decyzja, żeby podjąć się właśnie takiego bardzo trudnego zawodu, bo książka pokazuje, z czym pan się na co dzień w tej pracy ściera? Bo to jest też pomysł na życie, prawda? Każdy z nas w pewnym momencie wybiera sobie zawód, w którym będzie chciał pracować i do którego jest przekonany. Skąd pomysł na pańskie życie właśnie jako kuratora sądowego i ten zawód? Zacznę troszeczkę inaczej, ponieważ wiele razy gdzieś w zapytaniach przewijało się, a ten kurator sądowy, który pisze te książki, prowadził bloga, a to pewnie sam jest z takiej rodziny i ma jakąś misję naprawiania świata. No tutaj rozczaruję, nie pochodzę z rodziny dysfunkcyjnej, nie pochodzę z rodziny rozbitej, czy nie wychowałem się w środowiskach PGR-owskich, ale rzeczywiście mój okres od studiów związany był z zainteresowaniem ludzką psychiką. Najciekawszym zawsze przedmiotem, jaki miałem na studiach, była psychologia i wszystko, co jest z tą związane. No i gdzieś tam naturalne zainteresowanie tą psychologią, tą socjologią zachowań ludzkich gdzieś powodowało, że w tym kierunku wybrałem studia, potem w tym kierunku zacząłem ukierunkować swój zawód. I można powiedzieć, że to mnie wciągnęło, tak? Wciągnęła mnie praca z ludźmi na marginesie, ale także wciągnęło mnie to, że zacząłem spotykać się z ogromem tych przykrych rzeczy, tak? Tej przemocy, którą doznają szczególnie dzieci. Interesowało mnie, dlaczego ludzie się staczają, skąd się biorą takie zachowania. I jakaś, nie chcę tego użyć za mocnego słowa, jakaś taka fascynacja tym takim świadkiem, którym rzeczywiście jest niedostępny.
ale też i duże pokłady empatii chyba, które trzeba w sobie mieć, żeby tutaj pracować w tym zawodzie. I mimo to no, wytrwać w nim wiele lat, a dobrze wiemy, że jest to zawód, no niestety, ale też i bardzo wypalający pod względem zawodowo i czasami zniechęcający, tak, do pracy z ludźmi, ale to trzeba lubić, tak? To trzeba, wychodzę z założenia, że to trzeba mieć we krwi i trzeba lubić to, no, bo jest to praca, w której niestety, ale sukcesów wielkich nie ma. Tak, sukcesem czasami jest to, że ktoś skończy szkołę albo utrzyma trzeźwość przez dłuższy czas, a tutaj sukcesami nie będą chociażby, nie wiem, udział w olimpiadach, tak, że podopieczni będą nagle pięknymi, przykładnymi obywatelami. Ale tak to wyglądało od samego początku. To zapytam o ten początek. Pierwsza sprawa i takie zderzenie z tą rzeczywistością, o której możemy przeczytać w książce Patożycie z notatnika kuratora sądowego. Czy to nie był też taki sygnał, że no łatwo i lekko nie będzie? Zacząłem chyba jak większość kuratorów zawodowych od pracy kuratora społecznego. Tak? Czyli pracowałem w innym zawodzie, troszkę potrebnym, troszkę związany z pracą z ludźmi, ale zostałem kuratorem społecznym, czyli nie jeszcze tym zawodowym. Więc pamiętam pierwsze sprawy, jakie dostałem, związane były właśnie z środowiskami popegeerowskimi, które no, były mi znane tak jak w większości. No, przejeżdżało się przez te wsie, widziało się te bloki, ale człowiek nie wiedział, tak? Nie wiedział, jak ludzie funkcjonują w tych społecznościach. I ta pierwsza sprawa to rzeczywiście była to sprawa niepełnosprawnej intelektualnie matki, która wychowywała kilkoro dzieci zmieniających się w konkubenci. I pamiętam takie moje pierwsze wejście to, że są te małe dzieciaki w szkole podstawowej, starsze i ta nieporadność życiowa, że matka nie potrafiła sobie chociażby ogarnąć spraw związanych z nauką, z utrzymywaniem kontaktu ze szkołą, gdzieś tam się w międzyczasie pojawiał alkohol. I tak patrzyłem z pozycji tego, że z jednej strony pamiętam szkoła pisała do sądu, że w rodzinie się źle dzieje, że dzieci zaniedbane. A z drugiej strony, wchodząc po środowisko, widziałem tą nieporadnie życiową kobietę, wykorzystywaną przez mężczyzn też, tak? Trójką czy czwórką dzieci. To było dla mnie takie pierwsze zderzenie, tak? Że przecież z jednej strony chcielibyśmy, żeby ta osoba funkcjonowała tak, jak my sobie wymagamy. Z drugiej strony widziałem, że ona nie jest w stanie funkcjonować w takim świecie, w jakim moglibyśmy sobie wymarzyć, czyli w świecie, nie wiem, pięknych mebli, pięknej pracy, tak? Najlepiej zaspokajać swoje wszystkie potrzeby. I pamiętam, jeśli tutaj była taka sprawa, że biurko dla dziecka, tak? Kobieta, pamiętam, była bardzo zdziwiona, że ja zacząłem wymagać, że przez dziecko musi mieć biurko, musi mieć miejsce do odrabiania lekcji. Bo u niej w ogóle to nie było do pomyślenia, a po co biurko, przecież w szkole wszystko jest. Więc to była taka, pamiętam, jedna z moich pierwszych spraw, która mnie tak zderzyła z taką rzeczywistością i z tymi ludźmi na marginesie, którzy rzeczywiście zachowali się bardzo, bardzo, ale to wielką nieporadnością, a wokół instytucje wymagały od niej funkcjonowania tak, jak my funkcjonujemy, tak? Powiedziałem, że było od razu no, bardzo ciężkie do uzyskania, jak nie niemożliwe. To muszę zapytać teraz o ten ciąg dalszy, bo jest już pan kilka lat w zawodzie. Z jednej strony widzi pan ten ogrom nieszczęścia tych ludzi, którzy z jednej strony nie chcą walczyć z nałogami, które niszczą ich życie, ale z drugiej strony jest pan też osobą o takim, a nie innym zawodzie, ale z drugiej strony jest też pan Piotrem Matysiakiem, zwykłym człowiekiem, mieszkańcem tego kraju. Czy jest taki moment w pańskiej pracy, że jest panu po prostu... Nie chcę powiedzieć, że wstyd, ale chciałby pan pomóc jak najbardziej jako ten Piotr Matysiak, statystyczny Polak, który mieszka w tym kraju. Ale z drugiej strony ma pan zawód, który musi pan po prostu spełniać jako kurator sądowy. Czy jest jakaś taka granica, gdzie po pewnym czasie mówi się w głowie i myśli, jest taka myśl, że no niestety ja już chyba nie dam rady, bo chciałbym pomóc tej pani albo temu panu, ale zawód kuratora sądowego do czegoś mnie zobowiązuje. Często się zdarza, że człowiek dochodzi do takiej ściany, gdzie staje przed dylematem, że już więcej nie jest w stanie nic zrobić, chociażby chciał. No bo widzi też tą swoją bezsilność, tak? No niestety jesteśmy bezsilni. Jedynym narzędziem w pracy kuratora to jest tak naprawdę rozmowy, które mają zmotywować do zmiany swojego postępowania, z których osoby niekoniecznie chcą skorzystać, tak? Proszę też zauważyć jedną rzecz.
Nikt nie chce kuratora, tak? Nikt nie chce, żeby obca osoba wchodziła nagle w cztery ściany jakiegoś domu, mieszkania, zaczęła kontrolować, pouczać domowników, sprawdzać, czy funkcjonują tak, jak się od nich wymaga, nakładać obowiązki, bo to też jest jedną z ról sądu, nakładanie pewnych obowiązków, jak nie wiem, utrzymywanie kontaktu częstszego ze szkołą, czy dbali o większą czystość. To rodzi oczywisty bunt też tych rodzin i ten bunt często też jest widziany, że te osoby pozorują swoje działania, nie chcą współpracować. I rzeczywiście, no, człowiek dochodzi czasami do takiego momentu, że to, co mógł już zrobić, to już wyczerpał swoje możliwości, bo nie ma chęci współpracy, bo nie ma chęci zmiany swojego postępowania. I często się kończy zawiadomieniem sądu w skrajniejszych przypadkach, że trzeba gdzieś się odebrać. A czasami jest tak, że po prostu człowiek przez wiele lat prowadzi ten nadzór, próbując czasami uzyskać jakieś minimalne zmiany, albo jest po prostu takim bardziej sprawdzaczem, tak? Tak to nazwijmy, że po prostu sprawdza, czy nie dzieje się w rodzinie gorzej, a rodzina i tak funkcjonuje w taki sposób, w jaki sobie założyła. No i jest to niestety smutne, tak? Bo my chcielibyśmy pomóc, ale ludzie nie chcą pomocy, tak? Oni są przyzwyczajeni do swojego życia, do swoim środowisku i tej pomocy nie potrzebują. Bardzo często też się mówi o tym, że najgorsze są sprawy, kiedy są zaangażowane w to dzieci. Dzieci, które w zasadzie powinny dorastać, uczyć się samodzielnego myślenia, a one muszą na to patrzeć, na ten właśnie cały świat, który nie jest taki kolorowy, nie jest taki złoty, tylko po prostu czasami bywa bardzo brutalny i te dzieci, to chyba pan też przyzna, że one będąc w takim środowisku, no niestety są powoli nasączane całą atmosferą i później być może w tym dorosłym życiu będą dokładnie postępowały tak jak ci rodzice. A tutaj z jednej strony właśnie Piotr Matysiak, jako Piotr Matysiak, zaznaczam, nie kurator sądowy, no pewnie ma gdzieś taki odruch ludzki i mówi, no przecież to dziecko za kilka lat dorośnie i ono będzie chyba takie, prawie takie samo jak rodzice. Największą ciekawostką, jaką powiem, to, że zawsze jak mam do czynienia z rodzinami, gdzie są nastolatki, gdzie są nastoletnie dziewczyny, uważam to za swoje przekleństwo, ponieważ już po tylu latach pracy, patrząc na te dziewczyny w wieku lat 15, 16, ja zawsze byłem niepoprawny politycznie i zawsze mówiłem o antykoncepcji, że powinny się zabezpieczać, bo jeżeli matka mi mówi, że córka jej w wieku lat 15, 16 notuje u chłopaka i dla matki to nie jest żaden problem, to zawsze mówiłem, słuchaj, ja ci wróżę, że niestety, ale będziesz wcześniej mamą, to zawsze rodzisz opinię do bierzania, a za pół roku albo za rok 90% przypadków przychodzi i mówi, skąd pan wiedział, ale pan wykraczał. Tak? No niestety dzieciaki dorastają w tych środowiskach, one są uczone jednego, tak? Jeżeli są to środowiska, które korzystają z usług pomocy społecznej, uzależnione są od wszelkiego rodzaju benefitów i zasiłku dotacji, no to siłą rzeczy, te dzieciaki się uczą, tak? Że trzeba korzystać z tych dotacji i zasiłków. Praca jest niepotrzebna, albo pracuje się na czarno po to, że można zarobić więcej pieniędzy, a w ośrodku pomocy społecznej napisać oświadczenie, że nie pracuję i nie mam za co żyć. No i nasze przepisy są tak skonstruowane, że trzeba takiej rodzinie pomóc. Mimo, że czasami się wie, że ta rodzina jest w stanie sobie zaspokoić. Ale to, co jest najgorsze, to rzeczywiście ci młodzi ludzie, te dzieci wzrastają często w rodzinach alkoholowych, przemocowych, gdzie jedynym rozwiązaniem wszystkich problemów, jakie się znajdują w tym domu, no to jest ten alkohol. I mam grono bardzo dużo nastolatków, którzy w wieku lat 17, 18, 19, mimo że są dorośli, to w sumie są dalej tak naprawdę dzieciaki mentalne, które już wykazują cechy uzależnienia od środków odurzających. I rzeczywiście one od samego początku nasączają się tym, co jest w domu. Tym, że trzeba kłamać, oszukiwać państwo, wykorzystywać instytucje, że najlepszym polepszaczem jest, nie wiem, wódka za 9,99, która jest rozwiązaniem twoich problemów. I teraz przerwanie tego kręgu, wyrwanie z takiej niemocy, w której oni funkcjonują, czy z tych dysfunkcyjnych środowisk, no, powiem szczerze, jest praktycznie bardzo rzadko się zdarza i bardzo małymi efektami pozytywnymi. Zapytam jeszcze o dwie rzeczy, panie Piotrze, bo bardzo często, gdy dochodzi do jakiejś dużej tragedii, o której piszą media w całym kraju, gdy słyszymy, że doszło do wielkiego nieszczęścia, ojciec zabił całą rodzinę w domu, a mieliśmy przecież takie przypadki nie tak dawno temu, no to wszyscy mówią, no ale przecież oni byli tacy spokojni, tam się nic nie działo.
albo jeżeli coś się działo, to my jako sąsiedzi nie zwracaliśmy uwagi właśnie na takie przypadki. No i wtedy zaczyna się szukać winnego. Kto mógł być winny tej sytuacji, albo kto mógłby pomóc, prawda? Szuka się informacji w ośrodkach społecznych, jaka była to rodzina. No były jakieś tam zapiski, że dochodziło do przemocy, ale nic nie wskazywało na to, że dojdzie do takiego właśnie na przykład morderstwa w rodzinie. Czy my się troszeczkę od tych rzeczy chcemy uciec tak jakby na ten drugi plan? To jest nasz sąsiad, my sobie powiemy dzień dobry, panie sąsiedzie, idziemy na spacer, nie wiem, z dzieckiem, z psem i to jest na zasadzie dzień dobry. Nie chcemy wchodzić w ten świat, czy po prostu nas to nie interesuje, jesteśmy coraz bardziej obojętni na tego sąsiada, gdzie może za ścianą naszą albo za naszym płotem dojść do tragedii. Z takiego doświadczenia kuratora sądowego w ciągu tych ostatnich lat, jaki jest portret Polaka? Nie interesujemy się tym, co dzieje się u sąsiada, a później no, sąsiad jest zaskoczony, że jednak do tej tragedii doszło? Tak, tutaj się zgodzę z panem, że rzeczywiście my się izolujemy od ludzi. Tak? Mimo, że mieszkamy w blokach czasami, czy mieszkamy na pięknych osiedlach, my się zaczynamy izolować. Wynika to pewnie z prostego faktu. Ludzie coraz więcej pracują, żeby swój byt utrzymać na pewnym poziomie. Staramy się nie wchodzić w te konflikty. Staramy się ich nie widzieć, czasami nie to, że specjalnie ich staramy się nie widzieć, ale po prostu jesteśmy skoncentrowani na swoich sprawach, problemów innych nam nie potrzeba, bo wiele mamy swoich problemów. I myślę, że to jest takie to zmieniające się społeczeństwo na przestrzeni ostatnich 20-30 lat, kiedy już się nie chodzi po cukier do sąsiada i przy okazji można napić się przy sobie kawy, czy chociaż pogadać przez 10-15 minut, tylko się leci po prostu do żabki, która jest o 23 otwarta i jest na końcu ulicy, no bo tak jest łatwiej i wygodniej. Druga sprawa, o której też należy powiedzieć, to często rodziny, powiemy, w białych kołnierzykach, albo które wydają nam się rodzinami statecznymi i funkcjonującymi dobrze, one niestety bardzo ukrywają i maskują swoje problemy, tak? One ukrywają nie tylko przed sąsiadami swoje problemy, ale ukrywają przed kuratorem, tak? Ja pamiętam, mam sytuację, kiedy wielokrotnie wchodzę, jest podejrzenie przemocy, ktoś tam zgłosił, czy anonimowo, że w rodzinie dochodzi do awantur, że słychać płacz dzieci. W momencie, kiedy ja wchodzę, osoby te mówią, no nie, to nieprawda, to było tam incydentalne, pokłóciliśmy się, wszystko okej, żona z mężem siedzą, wszystko zrobiliśmy dobrze, wstydzą się tego, że coś tam wyszło, maskują przed instytucjami swoje problemy i też to nie jesteśmy w stanie czasami zauważyć, tak, że coś się w domu dzieje. Zresztą te osoby są bardzo dobrymi aktorami, tak? Oni odgrywają sceny, żeby nikt nie widział. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy w jednym domu mieszkali małżeństwo z dwójką dzieci, gdzie przez 2 lata trwał rozwód. Mąż mieszkał na dole, żona mieszkała na górze domu. Podzielili tam półki w lodówce, tak? Z dziećmi, manipulacja dziećmi i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy ja rozpytywałem sąsiadów na temat rodziny, to ja słyszałem, ale to jest kochająca się rodzina. Proszę zauważyć, że oni potrafili, jadąc do pracy, bo to był dom pod miastem, jadąc do pracy, jechali do tej pracy wspólnie, jednym samochodem, mówili dzień dobry sąsiadom. Można ich było zobaczyć razem na działce, jak coś tam pielęgnują. A jak się wchodziło do domu i zaczęło się słuchać pozycji sądu przy wywiadach rozwodowych, i zaczęło się słuchać, jak to oni mają do powiedzenia na temat, jak funkcjonują w środku, to się głos na głowie jeździł, tak? A mimo to nikt z sąsiadów był zdziwiony, kiedy przyszedł kurator zapytać o tą rodzinę, to byli zdziwieni, że w ogóle sąd w jakikolwiek sposób próbuje, się nimi interesuje, tak? Więc ja mówię, ludzie bardzo ukrywają swoje problemy, tłumią emocje w sobie, dużo energii w ogóle poświęcają na to, żeby na zewnątrz wyglądać jak prawidłowa rodzina, ale w momencie, kiedy wracają tych swoich czterech ścian i żyją razem znowu w tych czterech ścianach, te emocje im puszczają, tak? I wtedy zaczynają się właśnie tragedie, bo jeżeli dojdzie do tego przysłowiowego przegięcia, to trzeba znowu dużo energii władować, żeby zamaskować to przegięcie, żeby nikt nie zauważył, że u nas źle się dzieje. No ale mi się wydaje, że w pewnym momencie dochodzi do tego, że dochodzi do tragedii, ta frustracja, ukrywana frustracja, ta złość gdzieś wybucha i niestety kończy się takimi tragediami, o których możemy posłuchać.
I też przeczytać w książce, no bo muszę przyznać, że książka zrobiła na mnie ogromne wrażenie, nie przeczytam jej do końca, bo jest w niej naprawdę dużo takiej esencji, o której chyba nie chcielibyśmy wiedzieć i słyszeć. Natomiast pokazuje to, co już wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, jaki ten świat potrafi być właśnie w naszych wsiach, w naszych miastach, bo przecież to też na przykład zbiorowiska ludzi w niektórych dzielnicach dużych miast, też się bardzo często mówi, nie idź tam, bo tam możesz za przeproszeniem po nosie dostać, prawda? Więc wiemy, kto tam też mieszka w tych dzielnicach, żeby nie zbliżać się nawet do granic tych dzielnic. Natomiast sama książka, panie Piotrze, o to też jeszcze muszę zapytać, czy to były takie wybrane sprawy, które chciał pan pokazać na zewnątrz i żeby dać też czytelnikom do przemyślenia pewne sprawy, bo przeczytanie takiej książki na pewno powinno zostawić jakiś ślad. Czy chodziło o to, żeby pokazać, że ten świat, jak już wspomnieliśmy, nie jest taki kolorowy, że czasami jest to świat brutalny, przepełniony przemocą, przepełniony biedą, przepełniony osobami, które nie potrafią się odnaleźć w swoim normalnym życiu, a czasami nawet nie chcą, żeby im podać ręki, bo to jest chyba najgorsze w tym wszystkim, że jeżeli pan jako kurator sądowy daje jakieś zalecenia, pan przychodzi na rozmowę i pan później musi napisać jakieś zaświadczenie dla sądu, no to tam też musi być jakaś diagnoza. Czy jest na przykład dana osoba, która być może wyjdzie z tego nałogu, która daje jakieś rokowanie takie pozytywne? Czy faktycznie ta książka ma nam dać do myślenia, że no pewne rzeczy są, o których no nie chcemy w dalszym ciągu wiedzieć, ale też być może są takie osoby, które będą zachęcone do tego, żeby właśnie zostać kuratorem sądowym, bo to może działać też w drugą stronę, żeby właśnie wejść do tego świata, do którego, no nie wiem, jest taka tabliczka, proszę nie wchodzić. Dlaczego powstała książka? Od tego zacznijmy. To pamiętam, książka powstała dlatego, ponieważ ja się też poniekąd trochę nie zgadzałem z tym, co przedstawione są media. Nam jest bardzo łatwo czytać artykuł czy oglądać w telewizji, tak? Że gdzieś doszło do przemocy, dzieci zostały zabrane. Najczęściej to było tak, że tutaj kochająca się rodzina, dzieci zabrano, umieszczono w domu dziecka, my do tego podchodzimy, aha, okej. No to się już problem rozwiązał, dzieci są w domu dziecka, albo widzimy artykuł czy reportaż telewizyjny, że gdzieś tam z biedy zabrano dzieci, a tutaj widzimy cudowną mamę, która płacze za dziećmi, bo jej odebrano, a przecież to tylko dlatego, że nie miała pieniędzy na mleko, czy nie mogła opłacić rachunku. Ja się bardzo z tym nie zgadzałem, z tym co widziałem, takie przedstawienie zero-jedynkowe tych sytuacji, bo potem często w podsumowaniu było tak, że był zły kurator, był pracownik socjalny, a przecież to można było dać rodzinie więcej pieniędzy i sprawa byłaby rozwiązana, przecież nikt nie powinien się interesować. Więc to była taka jeden z motywów, dlaczego ja też chciałem pokazać, że to jest proces, tak? Że te rodziny to nie jest tak, że ktoś przychodzi i celowo dzieci zabiera, to jest proces, który trwa i to jest związane z wielkimi tragediami ludzkimi, a najczęściej z tragediami dzieci, które muszą być umieszczone w placówkach. A więc chciałem tak troszeczkę odkłamać tą rzeczywistość przedstawioną medialnie, tak zero-jedynkowo czy skrótowo. No oczywiście nam jest łatwo przeczytać artykuł, troszkę się tam wspomnieć, powiedzieć, o Jezu, jaka tragedia i przechodzimy do następnego artykułu na Pudelku czy gdzieś tam na innym portalu, gdzie czytamy o całkiem innym świecie. Z drugiej strony chciałem też pokazać, że człowiek, który jest kuratorem, urzędnik państwowy, też ma swoje uczucia, tak? Też musi się zmierzyć z tą czasami beznadziejnością, musi zmierzyć się z tymi problemami, które spotyka. I łatwo nam jest ocenić, że a, bo tam kurator czegoś nie dopełnił, pracownik nie dopełnił, a może trzeba było zainterweniować, a może czegoś nie zauważył, a dlaczego tak poszedł, a to pewnie wina systemu, wina urzędników, że w rodzinie wydarzyła się tragedia. Więc ta książka też miała pokazać, że my jesteśmy sami czasami, a naprzeciwko nam siedzi kilkuosobowa rodzina, która nami manipuluje, która nas oszukuje, nie tylko nas, ale i cały system starają się oszukać, którzy oszukiwania i maskowania swoich problemów zrobili tak naprawdę sposób na życie. Więc też jestem człowiekiem, który czuje, który widzi, że jest manipulowany, który widzi, że jest oszukiwany,
który czasami czuje, ale nie ma dowodów, tak, że w domu źle się dzieje, do którego dochodzą strzępki informacji. I czasami na podstawie strzępek informacji muszę próbować udowodnić, czy w tej rodzinie rzeczywiście źle się dzieje. Gdzieś tam w książce też pisałem, że kurator to musi być takim też śledczym trochę. Tak? Że trzeba powiązywać pewne fakty i sprawdzać, czy rzeczywiście mają one potwierdzenie w rzeczywistości. I chciałem pokazać, że to właśnie pod tym względem bardzo trudna praca, bo w przypadku, jeżeli coś się potem wydarzy w tej rodzinie, to najczęściej my szukamy winnego wśród instytucji państwowych, tak? Ludzi, którzy tworzą instytucje, ale zapominamy o tym, że to są też tylko ludzie, tak? Którzy też się mylą, albo którzy po prostu są tak oszukiwani i tak są manipulowani, że dopiero jak się wydarzy tragedia, okazuje się, że coś było na rzeczy. Chciałem pokazać czytelnikom, chciałem pokazać studentom szczególnie, ponieważ pamiętam, miałem też kiedyś zajęcia ze studentami resocjalizacji zaplanowane na 1,5 godziny, a przyciągnęły się do 3 godzin, a są wygonione od sali. Bo się okazało, że studenci nie dowierzali, że taki świat istnieje, tak? Że tego na resocjalizacji nikt im nie mówi, że trzeba będzie jakiś kurator, ma jakieś kontakty, czy z policją ma odbierać dzieci, że musi czasami swoim samochodem zawieźć, bo wszyscy umywają ręce. I otwartymi oczami mówią, ale jak to? Przecież oni by tego nie zrobili. No, niestety tak trzeba. Czasami to od twojej jedynej decyzji zależy, czy te dzieci w tym momencie trafią chociażby do placówki, tak? No bo w małej miejscowości po godzinach pracy urzędu nie ma kto dowieźć. A policjant mówi, że od radiowozu nie weźmie i zostawia się przed podjęciem decyzji, co dalej, panie kuratorze, mamy robić. No tak mi się też zdarzyło, tak? Więc trzeba też i czasami zaryzykować, bo tak naprawdę dla dobra tych dzieci. Chciałem też pokazać i otworzyć troszeczkę ten świat, że pracując w tym zawodzie, czy myśląc o pracy w tym zawodzie, ty będziesz tak naprawdę w terenie sam, tak? Ty będziesz sam mierzył się z ogromem ludzkich nieszczęść, z ogromem tej patologii, z ogromem ludzi, którzy nie chcą twojej pomocy i traktują cię jak impuza w domu, a mimo to, mimo swoich odczuć, mimo swojej złości wewnętrznej, musisz mieć tą matkę urzędnika i postępować zgodnie z procedurami, albo mieć związane ręce. I musisz jednostkowo podejmować decyzje i działać tak, żeby potem w razie oceny twoich działań przez przełożonych, no nie złamać prawa i nie ponieść konsekwencji. To nie jest łatwe, ale musimy tak robić. Panie Piotrze, moglibyśmy jeszcze naprawdę bardzo długo rozmawiać, ale chciałbym, żeby pan nie odpowiadał na to pytanie, które jest jako ostatnie zadane w książce. Cześć Piotrek, czy to prawda, że złożyłeś wypowiedzenie? Niech to zostanie na razie tajemnicą dla naszych słuchaczy, ale oczywiście zachęcamy do sięgnięcia po książkę Patożycie z notatnika kuratora sądowego, seria literatury faktu wydawnictwa RM autorstwa Piotra Matysiaka, który był dziś naszym gostem naszego podcastu w Radio Doksa i Katedry Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Opolskiego. Panie Piotrze, serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę, którą musieliśmy troszeczkę zanonimizować, no bo pan w dalszym ciągu jednak, zostawiamy tutaj znak zapytania, jest w swoim zawodzie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja do tego, żeby nieraz porozmawiać o tym, co tak naprawdę się dzieje w polskich rodzinach, bo czasami możemy nie mieć w ogóle wrażenia, że dochodzi do takich właśnie sytuacji, które są również opisane w pana książce. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo za rozmowę i pozdrawiam. I zachęcam do kupienia książki i przeczytania o świecie, o którym opowiadałem przed chwilą.